cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Speedówka i witam w kolejnych quizach. Kolejne quizy i kolejny quiz typu Would you rather, czyli co byś wolał? Wolałbyś to czy tamto, tego czy nie tamtego? Postanawiam, że zrobię to jeszcze raz, bo podobało wam się bardzo, zostawiliście tam fajny feedback i jeżeli chcecie, żebym zrobiła jeszcze więcej quizów, to możecie o tym wspomnieć w komentarzu. Nie musicie lajkować, bo mam na lajki wyrąbane, ale komentarze są fajne, bo się poczyta, wiadomo. Jeżeli macie jakieś fajne quizy jeszcze, takie wiecie, może niekoniecznie Would You Rather, bo to może być już nudne, ale jakieś inne quizy to możecie podsyłać w komentarzu, a teraz lecimy. Co byś wolał? Być w stanie kontrolować ogień, być w stanie kontrolować wodę? Moim zdaniem kontrolować wodę, bo jeżeli możesz kontrolować wodę, dajmy, że się utopisz, znaczy, no właśnie się nie utopisz, dajmy, że jesteś w oceanie czy coś, płyniesz gdzieś i nagle się zatapia łódź, kontrolujesz sobie wodę, robisz sobie przejście, i sobie idziesz i nie musisz pływać. I jeszcze możesz potem kontrolować wodę, na przykład, żeby coś ugasić, jakiś pożar. I byłbyś, zarabiałbyś naprawdę dużo, będąc strażakiem. Proste. Być w stanie kontrolować wodę. Wszyscy się ze mną zgadzają. Bardzo mi to cieszy. Gdzie jest next question? Co byś wolał? Przynieś się na stałe 500 lat w przeszłość? Przynieś się na stałe 500 lat w przyszłość. O kurde. Wydaje mi się, że 500 lat w przyszłość może być bardzo ryzykowne, dlatego że nie wiadomo, jak rozwinie się technologia, nie wiadomo, co będzie. A 500 lat w przeszłość było pewnie dużo wojen, z tego, co mi się wydaje, ale w przyszłość może być jeszcze więcej. Ja bym poszła w przeszłość. Lecimy dalej. Co byś wolał? Znaleźć miłość swojego życia, znaleźć walizkę z 5 milionami dolarów. Nie przemyślam tego. Miłość swojego życia. Dokładnie tak. Chciałabym znaleźć miłość swojego życia. Co byś wolał? Mieć straszną robotę, ale po przepracowaniu 10 lat odejść na emeryturę? Mieć wymarzoną pracę, ale pracować do końca swojego życia? Jeżeli masz swoją wymarzoną pracę, to jest to coś, co lubisz robić. No to do końca życia. Proste. Do końca życia. Co byś wolał? Żyć bez internetu, żyć bez ogrzewania? Kogo wy pytacie takie pytania? Kogo wy pytacie? Ciasto Oreo, delicje. Wemi z tym. Delicje. Ja wolę delicje. Tak. Polską kuchnię zagra... Następne pytanie. Co wolisz? Mówić na to? To co na obrazku? Klamerki? Mówić spinacze. Ja zawsze mówiłam spinacze, więc... Klamerki, no może z 5 sposobów na może tak, ale tak to mówiłam zawsze spinacze. 24 stopnie latem, 30 stopnie latem. 24, no pewnie, co za pytanie. Za dużo to nie fajnie. Być moim dzieckiem przez jeden dzień, być przeciwnej płci. Dzieckiem byłam, przeciwnej płci jeszcze nie byłam. Czemu by nie? Orzeszki, paluszki. O kurde, ej, nie wiem. Orzeszki, już wiem. Ja lubię orzeszki, to jest takie, no nie za bardzo 50-50, ale... Co byś wolał? Okropnie śpiewać, okropnie tańczyć. Śpiewać okropnie, śpiewam okropnie. Też okropnie tańczę, ale wolałabym dobrze tańczyć, moim zdaniem. Tak, wolałabym dobrze tańczyć. Po prostu lepiej jesteś pewniejszy siebie i w ogóle fajnie to wygląda. Mieć głowę wielkości dużego arbuza? Mieć głowę wielkości grapefruita. Wolę mieć mniejszą głowę, mi się wydaje. O kurde! W sumie nie, bo arbuz nie jest taki duży. Nie ogarnęłam dokładnie size of the arbuz, więc... No niestety. Jeździć na kolejce górskiej przez 24 godziny? Siedzieć bez ruchu przez 24 godziny. O kurde. Bez ruchu, czyli nie mogę nawet ruszyć ręką, żeby wejść, wziąć telefon, nie mogę zrobić nic? Tu bym się zżygała. Tu bym się zżygała z nudów. Wolę się zżygać z nudów. Chyba źle. Co wolisz? Aplikacje gry? Gry. No pewnie, że gry. Bo aplikacje, no nie... Aplikacje to są takie skróty, mi się wydaje. No w sumie nie, bo na przykład Snapcha to na necie nie ma. No, mimo wszystko gry. Mimo wszystko. Snap w ogóle jest w opisie. Co byś wolał? Potrafić dotykiem zmieniać wszystko w monety 1 zł, potrafić dotykiem zmieniać wszystko w czekoladę. Mam dietę, niestety mam dietę, więc nie chciałabym za bardzo tak robić. Jakbym cały czas, bum, złotóweczka, bum, 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 złotóweczka, mogę sobie kupić czekoladę. Proste. Proste. Co byś wolał? Mieć w domu 50 psów, mieć w domu 50 psów? To jest moje marzenie, kurde. 50... Ja tak skończę, kurde, za 20 lat. Skończę z psami. O karwa, jesteśmy zgubieni. Co byś wolał? Zjeść śledzie z truskawkami, zjeść koktajl bananowo-rybny. Śledzie z truskawkami? Śledzie z truskawkami, ja lubię śledzie. A truskawki to...
to tam się nie poczuję. Co byś wolał? Mieszkać na najwyższym piętrze, mieszkać na parter, najwyższe piętro? Chcesz mnie zabić, kurde? Chcesz mnie zabić? Zostać zdradzony przez partnera? Zostać pobity w knajpie? Pobity w knajpie. Pewnie, że tak. Nosek się chotysz nie ma, ale potem będzie git, więc no. Nie mieć dolnej wargi, nie mieć górnej wargi. Muszę sobie zobaczyć, jak bym wyglądała. Nie mieć dolnej wargi. Ciekawe, ile osób sprawdziło to. Tak mniej więcej podobnie jak ja, żeby zobaczyć, które jest lepsze. Co byś wolał? Wdepnąć czystą skarpetą w coś mokrego na podłodze? Przypomnij sobie o herbacie i zobaczyć, że już jest zimna. Wydaje mi się, że zimna herbata nie jest aż taka zła. Ja piłam. Pewnie, zimna herbata. No pewnie. Słuchać tylko piosenek, w których jest przynajmniej jedno przekleństwo. Słuchać jedną piosenkę na 2 miesiące. Przecież... Takie są piosenki. Hello. Co to za pytanie? Mieć trudny sprawdzian, mieć 2 trudne zadania domowe. Od czego jest internet, żeby sobie zgapić odpowiedzi? Nie potrzebować jedzenia i picia, nie potrzebować wypoczynku. Jeść lubię, pić lubię. W sensie wodę, ludzie, wodę. A wypoczynek to strata czasu. Proste. Następna i ostatnia strona. Kogo wolisz lub kogo wolałeś? Babcie, dziadka. Nienawidzę takich pytań, bo po prostu wolę obu. Nieważne, co tu wybiorę, będę chamska. Po prostu zamknę oczy. Bardziej jest po stronie babci, więc wybacz, ale babcie. Ale chamidła! Wygrać wycieczkę do Hiszpanii. O kurde, oba bym chciała zwiedzić. Wydaje mi się, że Hiszpania bardziej. Bo we Włoszech tam chyba nie ciekawe jest, nie? W sensie pod względem jakiejś mafii czy coś takiego, nie wiem, coś takiego słyszałam. Do końca życia jest tylko twoją ulubioną czekoladą, że jest twoje ulubione... Żelki? Nie, czekolada is my life. Czekolada is my fucking life. Mam dietę, niestety mam dietę. Co byś wolał? 10 tysięcy złotych w banknotach, 100 tysięcy złotych w jedną krzywkę bez możliwości wymiany na banknoty. Dlaczego miałabym nosić 5 tysięcy paczek małych grosików i jeszcze ich nie móc wymienić? Kto by to kupił? Kto by to wymienił? Co byś wolał? Mieć świnkę skarbonkę, mieć normalną skarbonkę? Normalną skarbonkę. Bardzo lubię normalne skarbonki, chociaż nie mam nic do świnek skarbonek. Ludzie, to tyle. Dokładnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobały quizy. Zapraszam tylko do opisu. Jest tam grupa na fejsie, którą aktywowaliśmy z powrotem. Yeah.